W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwsza niedziela po Środzie Popielcowej jest tą niedzielą, w której, tak już można powiedzieć, zaczyna się Wielki Post od tego czytania o tym z Ewangelii, które mówi nam o poście naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był takim postem, który niewielu z nas mogłoby naśladować, bo Chrystus 40 dni nie jadł i nie pił przez 40 dni 4 i 40 nocy. Wszystko to czynił dla naszego zbawienia. Każdy dzień, każda minuta tego Wielkiego Postu przydawała nam łaskę. Była ofiarą składaną Bogu Ojcu za nasze zbawienie. Jeżeli my tak nieudolnie, ale jednak chcemy, musimy chcieć w tym Wielkim Poście jednoczyć się z Chrystusem, to przede wszystkim musimy mieć tę intencję, którą miał Chrystus. Intencja jest najważniejsza. Od tej intencji musi się wszystko zacząć. Ale jak wiemy, nasze intencje są często przybrudzane przez nasze własne widzimisię. I te intencje są przybrudzane często przez rzeczy wprost grzeszne, ale chyba bardziej niebezpieczne są te brudy, które się do nich potrafią domieszać, które wynikają z naszej pychy. Diabeł potrafi się ubrać ornat i ogonem na mszę dzwonić, jakby piękne i prawdziwe polskie przysłowie. Też musimy uważać, żeby w rzeczach Bożych, chociażby w Wielkim Poście, w naszej modlitwie, diabeł nie miał swojego udziału. Żebyśmy składali Bogu, tylko i wyłącznie Bogu ofiarę, a nie również diabłu palili ogarek. Widzimy, że diabeł, kusiciel, jak go nazywa Pismo Święte, poważył się nawet samego Chrystusa skłonić, czy też próbował go doprowadzić do upadku. Cytatami z Pisma Świętego można powiedzieć, że widać tutaj wyraźnie, że kusiciel jest ojcem protestantyzmu, którzy posługują się wybiórczo Pismem Świętym, by uzasadnić swoje herezje, by uderzać w Kościół Święty Katolicki. Dlatego właśnie Chrystus zostawił nam Kościół z jego urzędem nauczycielskim, by nam wyjaśniał Pisma. By to zaciemnienie, które przychodzi z dopustu Bożego, ale wprost raczej od szatana, by ono nas nie zwiodło. Wiemy, że po zmartwychwstaniu Chrystus musiał wyjaśniać Pisma dwóm uczniom, z którymi udawał się do Emaus. Więc my nie bądźmy zbyt pochopni w mniemaniu, że sami zrozumiemy to, co Chrystus do nas będzie przez Pismo Święte mówił. Musimy poddać się tutaj urzędowi nauczycielskiemu Kościoła i jego wyjaśnieniu depozytu wiary zawartemu i w Piśmie Świętym, i w tradycji apostolskiej, w tym, co nie jest zapisane w Piśmie Świętym, a też pochodzi od Chrystusa, co jest zapisane w liturgii, w tradycjach różnych apostolskich u ojców Kościoła, o tyle, o ile są oni między sobą zgodni. Chrystus te wszystkie zwycięstwa odniósł nad szatanem, ponieważ wiedział doskonale, jak jest rozumienie, jak należy rozumieć Pismo Święte. Ale też dlatego, że powiedział do szatana: idź precz. Idź precz, wade satana po łacinie. To są te zdania, które musimy bardzo często wymawiać do samych siebie, by nie dać się zwieść diabłu, który będzie chciał tym bardziej nas skusić do upadku, im bardziej będziemy blisko Chrystusa. Jeżeli ktoś tkwi w grzechu śmiertelnym, już jest własnością szatana, już jest w ręku diabła, nie w jego czynach nie ma zasług. Jego modlitwy mogą jedynie jemu samemu dać, wyprosić nawrócenie. Taki człowiek już należy do królestwa szatana. Jest prawdziwie dzieckiem diabła, o ile będzie trwał w tymże grzechu śmiertelnym i pozbawia się podobieństwa do Stworzyciela. Natomiast ci, którzy są wszczepieni w Chrystusa i przez Chrzest Święty jednocześnie żyją w łasce uświęcającej, są prawdziwie dziećmi Boga i prawdziwie członkami Kościoła w każdym tego słowa znaczeniu. I przez to ich czyny będą pełne zasług. Oczywiście mocą Chrystusa, mocą Jego czyny droższej krwi i ofiary na Kalwarii, ale faktycznie będą pełne zasług. I dlatego diabeł będzie się wściekał, będzie chciał doprowadzić nas do upadku, byśmy nie mieli zasług, którymi możemy zarobować, które przysłużą się nam samym, naszym bliskim i wszystkim innym bliźnim, a przede wszystkim członkom świętego Kościoła katolickiego. Dlatego też diabeł tak bardzo kusił i będzie kusił świętych.
i wszystkich tych, którzy co prawda tak jak my święci jeszcze nie jesteśmy, ale jak mam nadzieję, wszyscy pragniemy być święci, bo to jest wola Boga Ojca. Sanctificaos in veritate, modlił się Chrystus. Uświęć ich w prawdzie. Święty Kazimierz, którego święto dzisiaj obchodzimy, wielki święty młodzieniec z dynastii Jagiellonów, który w wieku młodzieńczym umarł w niewinności, był tym, który współzasługiwał jako królewicz, jako spadkobierca władców Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jeszcze nie Rzeczypospolitej w tym czasie, w XV wieku. Jego zasługi na pewno jako władcy przyczyniały się do błogosławieństwa dla naszej ziemi. Zwłaszcza, że był przepojony duchem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Temperował swojego ojca w jego Kazimierza Jagiellończyka w jego zamiarach wojennych. Był też tym, o czym mało się, dzisiaj w ogóle się nie mówi, moderniści przynajmniej nie mówią, był też tym, który dbał o prawdziwy kult Boży, Kościół Boży. Między innymi wymógł na ojcu to, żeby schizmatyckie świątynie nie mogły być w Polsce i na Litwie remontowane. Żeby fałszywy schizmatycki kult nie był tym kultem, który jest wspierany lub tolerowany przez państwo. W jakiejś mierze on był ze względu na roztropność i mądrość polityczną, tak często trzeba działać, ale wymógł to święty Kazimierz, żeby Kościół katolicki, jego świątynie były wspierane przez państwo. I to państwo wspierało Kościół rzymskokatolicki, wiarę rzymskokatolicką i kult rzymskokatolicki. Żaden inny. Inne były co najwyżej tolerowane, tak jak toleruje się zło, jak toleruje się różne niemoralne rzeczy, choćby prostytucja, bo nie da się jej czasami całkowicie wykorzenić. To jest ta sama kategoria. Kategoria niewierności Panu Bogu. Schizma i prostytucja mają ze sobą wiele wspólnego, bo to jest zdrada, to jest nieczystość, nieobyczajność, czy to w sensie doktrynalnym, czy to w sensie obyczajowym. Święty Kazimierz, który teraz króluje już w niebie, króluje razem z Najświętszą Marią Panną, który był wielkim czcicielem. Żadnego dnia nie opuścił, by czcić Najświętszą Marię Pannę, by składać wieniec swoich modlitw u jej stóp jako swojej królowej. I ten, który był wielkim naśladowcą Jezusa Chrystusa w swoim umartwieniu, w swoim oddaniu się służbie Bożej, w swoim wyczekiwaniu na mszę świętą, kiedy nieraz było tak, że kościół, do którego przychodzi, był jeszcze zamknięty, on klęczał nieraz w zimnie i na śniegu, by czekać ten czas, który był do mszy świętej, do najświętszej ofiary mszy, która nie jest niczym innym, jak tylko odnowieniem ofiary Chrystusa na Kalwarii. Ten święty Kazimierz króluje obecnie w niebie, jest naszym wielkim patronem. To znaczy został on przez Kościół katolicki potraktowany i ogłoszony jako ten, który jest orędownikiem, który ma szczególną pieczę i obowiązek troszczy się o nas. Jako królewicz ma szczególną troskę, powinien mieć i ma szczególną troskę o nasze państwo. O to państwo, które kiedyś zostało mu dane we władanie. Nie objął tej władzy, bo zmarł w młodzieńczym wieku, ale można powiedzieć, że dzisiaj, będąc w niebie, jest prawdziwym królem, którym współkróluje z Chrystusem i w ten sposób obdarza nas swoimi łaskami, obdarza nas wszystkim tym, czego my potrzebujemy, morza łask, szczególnie potrzebujemy w tych ciężkich czasach, trudnych czasach, w których wiara gdyby została już tak przytłumiona, że praktycznie nie widać, kiedy niemoralność tak bardzo u nas się szerzy, kiedy panuje śmierć i pożoga. W zeszłym roku zmarło po raz kolejny 450 tysięcy osób w Polsce, to jest około 10% więcej niż w poprzednich latach, to znaczy przed pandemicznych tak zwanych latach. Widzimy zatem, że śmierć zbiera ogromne żniwo. Często ludzie, którzy umierają, są pozbawieni sakramentów świętych, prawdziwych sakramentów. Są pozbawieni opieki modlitewnej, bo bardzo już jest pamięć o życiu wiecznym, myślenie o życiu wiecznym, w naszym kraju przytłumione. W tym tygodniu obchodzimy też pierwszy czwartek miesiąca, który z woli Ojca Świętego Piusa XI szczególnie jest poświęcony
modlitwie za kapłanów jest dozwolona z woli tegoż Ojca Świętego Piusa XI. Msza Święta Wotywna ku czci Chrystusa, wiecznego i najwyższego kapłana. Myślę, że każdy świątobliwy lub przynajmniej przykładny kapłan to jest wielkie błogosławieństwo dla każdego kraju. Stąd też powinna być nasza modlitwa do Królowej Kapłanów, Matki Bożej, do Chrystusa Wiecznego i Najwyższego Kapłana z naszych kapłanów. Pamiętajmy, że na przykład święta Tereska od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, ten drugi predykat często się opuszcza, on jest też bardzo ważny. Warto jest o nim pamiętać, szczególnie w Wielkim Poście. W ostatni wtorek obchodziliśmy święto Najświętszego Oblicza. Pius XII wprowadził to święto do kalendarza liturgicznego, przynajmniej dla niektórych diecezji. Święta Teresa Dzieciątka Jezus szczególnie modliła się za kapłanów. Miała ona takie przyjaźnie duchowe, takie były przed soborem zawierane między na przykład siostrami zakonnymi kontemplacyjnymi, karmelitankami bosymi, a misjonarzami, którzy potrzebowali wielkiej modlitwy, by ich misje miały powodzenie. Stąd też święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza jest współpatronką misji. Ta, która nie wychodziła poza klasztorne mury, ta, która jedynie, by tak rzec, po światowemu modliła się, cierpiała, dokonywała martwień, ta stała się patronką misji. To powinno nam dać naprawdę wiele do myślenia, jeżeli chcemy nawrócić świat, chyba każdy chciałby, by każdy człowiek na kuli ziemskiej został wszczepiony do Chrystusa lub jeśli już jest w Kościele katolickim, by się nawrócił, że najpierw jest ta modlitwa i pokuta, którą święta Tereska w heroicznym stylu, że tak powiem, wykonywała. Prośmy ją zatem za naszych kapłanów, za to, by umocnili się w wierze, by Bóg dał im tą moc Bożą, o której mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Bez tej mocy żaden kapłan nie będzie działał cudów. Cuda, które kapłani czynią, są przede wszystkim cudami łaski, bo każda spowiedź święta, do której godnie się przystępuje, w której faktycznie następuje odpuszczenie grzechów, a to następuje wyłącznie dzięki integralności wyznania grzechów, dzięki mocnemu postanowieniu poprawy, dzięki postanowieniu również zadośćuczynienia. Oczywiście grzechów ciężkich zatajać w żadnym wypadku nie można. Jeśli tę moc Bożą chcemy mieć, by nasi kapłani ją mieli, to musimy się za nich szczególnie modlić i ofiarowywać, tak jak to czynili wielcy święci, jak właśnie święta Teresa, Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Pierwszy piątek miesiąca w tym tygodniu jest też tym pierwszym piątkiem, w którym chcemy na Świętszemu Sercu Jezusa, chciejmy na Świętszemu Sercu Jezusa ofiarowywać wszystkie nasze modlitwy, by były one oczyszczone z wszystkich naszych egoistycznych pobudek, byśmy nie narzucali Panu Bogu naszych własnych myśli, naszej własnej woli. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, takie duchowe chciejstwo, które może kończyć się tym, że nie będziemy godzili się na to, co wydaje nam się mniej doskonałe lub niezrozumiałe. Będziemy żądali rzeczy, które mogą być pozornie dobre, a tak naprawdę mogą nam w sensie duchowym zaszkodzić. W środę zaczynamy marzec, dzień 1 marca, to jest pierwszy dzień marca, miesiąca poświęconego świętemu Józefowi. Pan Jezus wychowywał się ze świętym Józefem jako swoim opiekunem, jako żywicielem, jako przybranym ojcem i był mu posłuszny. Także i my musimy świętemu Józefowi być jak najbardziej, jak najlepiej posłuszni. Uczyńmy go Panem domu swego. Litanie do świętego Józefa, modlimy się i uczynił go Panem domu swego. To jest książęciem wszelkiej posiadłości swojej. To jest nawiązanie do Józefa Egipskiego, którego Faraon uczynił zarządcą wszystkich swoich dóbr. I to zdanie o świętym Józefie Egipskim Kościół Święty przypisuje świętemu Józefowi w sposób szczególny. Więc jeżeli w tej litanii Kościół Święty mówi, że święty Józef jest Panem wszelkiej posiadłości i książęciem wszelkiej własności, to tym bardziej my powinniśmy się do Niego zwracać i powierzać Mu absolutnie wszystko.
każdy moment naszego życia, całą naszą majątność, wszystko co posiadamy, całą naszą, by tak to nazwać, strukturę duchową. Poświęcajmy mu również świętemu Józefowi od nowa Kościół Święty w modlitwie na dzisiejszy dzień. Kościół się modli o to, by Kościół Święty był oczyszczony przez praktykę martwienia. Znaczy Kościół Święty jako instytucja również i ludzka, nie tylko boska, potrzebuje oczyszczenia. Jego członkowie potrzebują oczyszczenia. I w tym się właśnie musimy wprawiać. I święty Józef może być bardzo dobrym patronem i jako ten, który nas strzeże, jako ten, który jest patronem Kościoła Świętego, niech nam będzie patronował, byśmy my sami i cały Kościół Święty Katolicki w tym Wielkim Poście się oczyszczy. Święty Józef jest również patronem umierających. W tym szczególnym czasie, kiedy umiera tak bardzo wielu ludzi, poświęcajmy mu tych umierających, poświęcajmy się również, jako że jest on patronem po strachem duchów piekielnych. Jest tym, który może nam w tym Wielkim Poście pomóc, by walczyć z pokusami szatańskimi, ze słabością własnego ciała, z własną pychą i ze światem, który wciska się nam ze wszystkich stron, który ofiaruje nam rozrywki, które prowadzą do piekła. Już w dobrych katolickich czasach by święci unikali różnych uciech światowych, gromili z ambon, jak święty Jan Maria Vianney, różne potańcówki, wiedząc, że prowadzi to często, nawet wtedy, gdy są to pozornie niewinne rzeczy, niewinne rozrywki, do piekła. Również w tym świętym czasie powinniśmy się wzorem świętego na Marię Vianney oddalić od tego świata i zamknąć w murach klasztornych naszego życia, oddalić się od tego świata, na ile tylko potrafimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bolesne, niepokalane serce Marii. Święty Józefie.